każdy z czcigodnych wiernych, którzy tutaj do kaplicy wcześniej było, była Wroniecka, no jak ma głowę na karku, to przepraszam bardzo, a policja to, to jak przychodziła, to jak oni przychodzili. Jak nas traktowali, traktują, jak traktują, to dlaczego nas tak traktują? Bo nas mają jako przestępców. Z jakiego powodu? Bo nie stanowimy mocy struktury. Wystarczy, możesz być oprychem, łajdakiem, nie wiadomo kim. Stoi za tobą zgromadzenie salezjańskie i proszę bardzo, możesz występować, że idziesz do sądu po cywilu, masz tatuaż, dwa łańcuchy i gębę głupka, durnia albo złoczyńcy i jesteś szanowany z tytułu, że wiążę cię ze strukturą, a ja jestem traktowany, każdy z nas jest traktowany. Zobaczcie w internecie, jakie kartki wieszali salezjanie. Sekta. I to sekta jest rozumiana jak mrówka, jak komar do zgniecenia. Tylko znaleźć powód. Więc jeżeli by ktokolwiek z wiernych, który przychodził na Wroniecką, włączył się, miał żal, pretensje, albo uważał księdzu za grzech, poczytywał za grzech, obmowy, o moje nazwisko poszło w sieć. Renata i Jacek Kabulakowie. No poszło w sieć. Poszło w sieć. To oni wiedzą, jak są zawieszeni. To oni znają swoje życie. To oni znają historię swojego życia. Pani Renata, proszę pamiętać, pracowała w hotelu Poznań, 7. piętro, pokój taki i taki, 20 lat temu, pokój, do którego dawała klucze, inaczej, pokój obok był dawany kluczyki ludziom, którzy przyjeżdżali z delegacjami, bo obok był pokój ubeków, którzy nasłuchiwali. Pani Renata miała w tym udział, nie mogła być zaczepiona w ciągu swojego życia? A pan Jacek, zawód taksówkarz, nie mógł być zaczepiony w ciągu swojego życia? Więc jeżeli ksiądz takie wnioski wyprowadza, a byłyby one błędne, nie miałyby nic wspólnego z rzeczywistością, to jaki jest obowiązek moralny wobec kapłana? Jaki? W momencie, w którym ksiądz te słowa wypowiedział, za 5 minut, za minutę, za godzinę, za 2, w nocy, telefon, przyjeżdżam, księże, co ksiądz mówi? Jeżeli tego nie robię, ksiądz ma prawo uważać, jest coś na rzeczy, może być coś na rzeczy, staję przy tym, co mówię. I trudno. Wychodzi, że nie wszyscy ludzie tutaj są w stanie przychodzić z prostego powodu, że nie są w stanie podejmować pracy nad sobą. Jakiej? Pokory.